witamy serdecznie. Tak, witamy. Dzień dobry. Dobrze, kochani. Jest już zegar, są już jurorzy. Jeszcze Adaś gdzieś. Jest Adam też, ale wyszedł gdzieś. Zaraz dotrze, więc będzie na pewno trzech. Zaczynamy tradycyjnie od losowania. W tym półfinale udział wezmą Alicja Drzewiecka, Paweł Urbański, Iwona Świerczyńska, Iza Mateńka, Bartek Usydus, Magda Nowotna, Laura Hołodecka i Kinga Gutowska. Wszyscy zadowoleni? Świetnie. Żeby nie tracić czasu, już jesteście na obrotach, to zapraszamy teraz do testu wiedzy. Czekaj, jak Google otworzę. Nie, nie raz. Ustawiamy, słuchajcie, nasz magiczny zegar. No. Nie dotykamy produktu. Osoby postronne opuszczają stanowiska. Dobra, czas poszedł, no. I widzimy się za godzinę. Teraz się dajcie. Dobra, masz solankę zrobioną? Nie. Dobra, co mamy robić? Coś robić? To może taką skarpę. Dużo soli, nie żałuj soli. W tym tutaj przejdą, czyli pół. Ty jesteś szefową pierwszej drużyny. I opowiedz nam, co gotujesz, jakie emocje wam towarzyszą. Piekę schabę faszerowane jabłkiem z majerankiem, z dodatkiem klasycznego takiego domowego obiadu, troszkę innej mizerii i ziemniaczków i do tego mini serniczki czekoladowo-bazyliowe. A jak się tutaj bawisz? Jest konkurencja, czy ci pomaga drużyna? Drużyna współpracuje wspaniale, każdy wie, co ma robić. Troszkę pomagam dziewczynom, a jest super, sympatycznie. Opowiedz dokładnie, co to za ciekawy deser i co jest na danie główne u ciebie. No tak, robię taki makaron, ale trochę oszukany. No to tak naprawdę naleśniki, które są pokrojone w nitki makaronu. Do tego ma być mascarpone limonkowo-miętowy i polewa czekoladowa. W ogóle ma to trochę smakować tak jak czekoladowe mojito. Natomiast na danie główne będzie łosoś pieczony w papilotach, z pire cytrynowo-ziołowym, tak żeby było trochę orzeźwiająco. I fasolka z wody z wyprażonymi migdałami, żeby był trochę chrupiący akcent. Fasolka gotowa. No to próbujemy, panowie. Co robimy? Od początku mówiłem, że macie bardzo suche ziemniaki i wypiją wam tą śmietanę i masło. I one wpiły wam wszystko i to jest... Stosowe? Zimne. Znaczy temperatura, wiesz... Temperatura... To jest danie główne. Dokładnie, danie główne. Talerz jest zimny, dlatego ci ostygło. Poza tym wiesz, co by ci uratowało? Bo tutaj brakuje mi sosu. Gdybyś te pire było bardzo połączone śmietaną i masłem, to to by było połączenie idealne. Rozumiemy się? Mhm. Będzie pomysł, ten pomysł taki na sikie był fajny. To jest fuzja pasty. Makaron. Tak. Makaron każdy, niezależnie od tego, że zrobił naleśnika, czy po prostu tradycyjny makaron, powinien być w sosie. Ale tagliatelle jest pokrojone. Okej, możemy to tak uznać. Natomiast jakbyś to robił w sosie, takie wiesz, gorące, fajne, dymiące, to było fajne. Zobaczymy, co dalej. Dzięki. Dziękuję. Dziękujemy. Ja niestety nie zdążyłam z pieczonym. Dwa rodzaje ziemniaków mieli, tak? Tak. Zupełnie ziemniaki. Nie wiem, które... Bardzo starte. Super. Smak tej został ten sam. Odszedł do wody. I wcale nie zyskałaś na to na wilgotności przez moczenie. Bo i tak w momencie ruchu, w którym się ta woda wyciekła, są były widać na patelni. Oczywiście jest to smaczne, to jest fajne. To jest kawałek schabu, lekko suchawy. Chciałem tylko jeszcze tyle powiedzieć, że straciłaś czas, mocząc ten schab w tej solance. Myślę, tak, że gdybyś tego nie zrobiła, to byś zdążyła, że tak powiem, z tymi wszystkimi porcjami, które tam przygotowałaś. Taki schabik starczyło na patelni, po
już lekko są, wiem, że koniec. I to zielone się ma, wylać do środka. Powiem ci, że op, smaku bardzo dobre. Bardzo fajne połączenie słodkości z bazylią. Aranżacja słabsza, ale naprawdę... Teraz wiem, czemu się pytałeś, że czemu tylko jedzą nam dali. To na to widziałem. Za to, że nam dali. Za to, że nam dali. Ten talerz, to będziemy się gniewać. Dzięki. Dziękuję bardzo. Przygotujcie się, słuchajcie, macie 20 sekund do startu. 5, 4, 3, 2, 1, start. Patryka, wszystko będzie miksowane, no. To co, dwa wystarczy? Nerkowca macie? Świeży imbir mam. Wino z miarki. Bartku, widzę, że u ciebie się bardzo dużo dzieje. Co takiego skwierczy na tym tłuszczu? Na tamtym tłuszczu będą skwierczyć teraz paski cukinii, potem paski bakłażana, potem mięso, z których potem zrobimy takie wieżyczki, wsadzimy do piekarnika z camembertem, z sosem takim miodowo-ostrym z chili i z rodzynkami. A drugie danie, które nam dzisiaj zaprezentujesz? Drugie danie, czyli przystawka. To będzie duszone tutaj w winie chorizo, podane na tagliatelle z cukinii też. Widzę, że dużo się dzieje, więc szybciutko cię tylko zapytam, co twoja drużyna przygotowuje. Przygotowujemy curry, do tego kurczaka w panierce eko z ziaren, no i jakiś torcik w biszkopcie. A co takiego będzie ciekawego w tym torciku? Będą bezy, będzie adwokat, może sos owocowy, zobaczymy jeszcze tak naprawdę, jak to będzie wyglądało wszystko w całokształcie. Czyli troszkę improwizujecie? Tak, zdecydowanie tak. A zdążycie? Jak z czasem? Oczywiście, że zdążymy, jesteśmy na finiszu w tej chwili, więc... Wszystko idzie zgodnie z planem, żadnych niespodzianek? Zdecydowanie, mając taką załogę, taką ekipę, nie ma żadnych problemów. Super. Dobre. No i ryż nawet tak, nie? Nie jest. Tam idealny, bo ja lubię. Tam idealny. O lodach odpowiadaj. Też lodach. O lodach. Lody są kupne, niestety nie dałabym. O ja. No nie dał radę, godzinę. Specjalnie czytałem twoje dosie. Mówię, byłem ciekaw. Mówię, ciekaw jestem, jak ona zrobi lody. Chodź. Same lody tak, ale przy piszkowcie... Byłem pewny, żeby sama lody robić. Piszkowne, nie? Tak, piszkowne wraz, nie? Ja wiedziałem, że jak on robi ciasto. A tu pojechałeś po najniższy pobudka. Dlaczego? To jest po prostu dobre. Rozumiesz? Co to? Czyli za? Fajne to. Tylko musi być dobre chorizo i dobry wyszło. Zadanie miałeś ułatwione, bo cały smak to zrobiło gotowce, czyli chorizo, no i wino, wiadomo. I teraz się trzeba... na pomysł najważniejszy. Dobra, a to co tu mamy? Dla mnie ta potrawa jest dosyć ciekawa. To jest chorizo? Nie, kombo. Że te frytki tutaj... Osobiście bym nie widział. Nie pasują. Mógłby być ziemniak, ale nie w postaci frytek, plaster. Mhm. Okej. Okay. Ale to jest dobre. Gdybyś tu dał tego bez, to po prostu makaron. Zamiast tych frytek. To tego? Tak. Zgadzam się. Dobre. Okej. Okay. Dziękujemy. Yeah.
działają już. Słuchajcie, to już wasz czas już minął, no, jedziemy. Słuchajcie, tak, różki trzeba umyć, obrać, przekroić na pół i tak jak mówię, sypiemy według przepisów herbatę tutaj, tak, na to. Herbatę i też za grube, za grube będzie. No. Co takiego robicie? Czym zaskoczysz dzisiaj jury? Zaskoczę knedlikiem, mam nadzieję. Zaskoczę, mam nadzieję, z lazami wołowymi. Surówka z surowego buraka, ze świeżego buraka. A na deser będą muffinki z czekoladowo-orzechowym ganasze i kremem cappuccino. Widzę, że tutaj dość nerwowo. Czyżbyś miała problem z czasem? Mamy problem z czasem, nie wiem, czy się wyrobimy. A jakiś plan B? Plan B? Nie, w przyszłym roku najwyżej wystąpię jeszcze raz. Oj, oj, to był raport. Ganasze, orzechowa i czekolada. Ile tego mascarpone chcesz rzucić? Słuchaj, dobra. Tak. Iwonko, widzę, że właśnie smażysz piękne, oryginalne naleśniki. Tak, powiedz do czego. Mam dosłownie sekundę na to, żeby coś powiedzieć, dlatego, bo za chwilę będą przepieczone i będę musiała zaraz smarować. To z czym one będą? Będą z bazylią, kozim serem i wędzoną gruszką. Do tego dodam jeszcze prażone migdały i odrobinę śmietanki, w zależności od tego, jak farsz będzie wilgotny albo będzie za mało wilgotny. A co na drugie danie? Rolatki z kurczaka z rukolą, salami i panierowane w wędzonej papryce. 7 minut! To są te emocje właśnie. Jeden, o tak, o. No. Czyli taki, o tak. 2 minuty. 30 sekund. Na stół. Jak gotowi, na stół. Co to się ma nazywać? To jest sabotażysta. Sabotażysta, gdzie jest sos? Mogę też. Śmigaj po sos jeszcze. Kolej. No! Jeszcze, 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 jeszcze. Najlepszy zabrałeś. Szklony. Szłony jak aż na cholera. Sos? Mhm. Jeszcze kneblem jeszcze, knedlem jeszcze przychodzi. Kurak bardzo ciekawy. Dziękuję. Fajne. Zobaczmy teraz. Mówienie trochę brakło czasu. No, troszeczkę miałam. Troszeczkę, 15 minut. No. Ja lubię twardy. Ja też nie lubię rozciapcianego, więc... Umówmy się, że od tego do rozciapcianego to jeszcze pół godziny jakieś. Ja myślę, że mnie. Myślę, że było. Lubię wołowinę. Uraczki fajnie, ale są zasłony. Zdaję, że deser będzie. Może pomyśl kreatywnie fajnie. No, no, no nie jest to danie na pierwsze miejsce. Trudno, nie pierwszy raz. No. Czuć, Anto. Czuć. Na nie jest słodki. Wystarczą, są fajny deser. Smakowo bardzo dobry. Dziękuję. Nie? Ja nie mam suszystego mięsa. No właśnie tak, powiem ci, że... Ja tu mam przejechane mięso na drugą stronę. No. Definicji dla sosu. Bo tak, sos musiał być. Tak. Musiał być sos jakikolwiek. Sos. To pire jest takie wilgotne. No właśnie ono miało równoważyć niejako całość dania. Prób fajny. Myślę, że tamten deser będzie ciekawszy. Ja cię podzielę co ty gruszy są, ale mówi, że jest przewędzona. Ona pachnie spalenizną. To są twoje smaki. Tak. Kreatywnie te naleśniki smażone, fajnie. Ładnie podane. Ale umówmy się, no, żebym to miał zakwalifikować jako deser, bo musiałbym mieć dużą dozę włączonej wyobraźni.
dziękujemy. Zwykły karmel jakby się pojawił nawet, nie? Tak. Syrop klonowy. Albo syrop, może karmel cukrowy zwykły, no. Nie mleczny, tylko zwykły. Dzięki. 30 sekund zostało do startu. No nie mamy. 3, 2, 1, start. Dziękuję. Czerwona cebula, oczki. Czerwona cebula. Ale to nie kup. Nie. Tylko nie chcesz być. Zmusz? Jest mi widać, że do tego cebula. Nie ma innego. Był. Nie wolno używać. Ale nie dotykam nawet tego. Nie wolno. Zobacz. Robimy kurczaka w pikantnym sosie z czereśniami, a do tego razowa tarta z powidłami, z bezą, z masą czekoladową. Także mam nadzieję, że będzie ok. Nie, już można je zrobić. Paweł, u ciebie nie codziennie, bo królika będziesz dzisiaj podawał, prawda? Tak, będę podawał faszerowane nogi królika z polędwiczką smażoną na brązowym maśle. A co będzie na deser? Widzę, że deser będzie torcik z malinami, z truskawkami, przełożony mascarpone, z konfiturą domową z malinową, z sosem czekoladowym i z niespodzianką. Znaczy nie możesz powiedzieć, czym będzie niespodzianka, nawet teraz i mi. Niestety. Na cztery tam. Po prostu, robisz to pełni. Naprawdę masz to fajnie, zepsujesz sobie niepotrzebnie. Chyba, że można było zrobić tego cztery dania. Ale się potrzebuje. Nie kupimy tego dania. Ale które wyżej? Dobra, które to wyżej? No i co? Dało się? Dało się. Dawaj łapy. Dawaj łapy. Twarzy. Podgrzałeś nam emocje. Mam nadzieję. Wiesz, jakbyś zrobił dwa dania i dwa dania, to byś dostał, byś został nieklasyfikowany. Kolorystyka, a narażacja talerza jest tutaj dzisiaj do numer jeden. Dziękuję. Jeszcze smakowo, żeby... I smakowo też jest bardzo dobrze. Jest rewelacja. Kto ci kopał do tyłka, żebyś to zrobił? Szef. Jest szef. Od czegoś jest szef. No dobra, próbujemy. Co ta oranżatka miała też tutaj? To zaskoczenie, efekt ten efekt, taki strzelanie busta razem z serkiem. Połączenie czekolady z malinami zawsze. Można powiedzieć, że to nowe spojrzenie może na taki zwykły torcik przełożony kremem, tak? Faktycznie jeszcze. No o to chodziło. To nie musi za pierwszym razem, tylko... Jeszcze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To jest pierwsze danie. Danie główne. Tak. Fajne danie. Fajny smak. Fajne połączenie. Też w dużym domyśle jakiś dodatek warzywny się tu znalazł, bo jakieś owoce są, te czereśnie. Natomiast cebula. Tylko polsze jak na danie główne. Dużo cebuli. Za małe danie. Za małe danie? To jest danie główne, tak? Tak. Jest mięso, jest makaron, jest dodatek. Mało. Ilości. Jest wszystko, bo jest i krobia, jest i warzywa, jest białko zwierzęce. Czyż inne, jakby tofu nie ma, przygaszam. Ale... Kurczak mięso. Za małe trochę jak na danie główne. I tu mała zmiana planu. To się zauważyłem, tak. Widząc zakroić ciebie, dlatego nie chciałem się już odzywać. Tak mega karta po prostu nie zdążyła bez tego, w związku z tym nie można było jej pokroić. Więc mała zmiana sama nie zdążyła, sama się nie pokroiła. No nie pokroiła się, nie zdążyła, sama nie wysudziła się, sama się nie wysudziła. Okay. Ale broni się, bardzo mi się to podoba, naprawdę. Mogłam nie wydać seru, albo mogłam zrobić tak, żeby było ok. I oczywiście beza. To rozumiesz, że robisz nam łaskę. Nie. Na to dobre, za improwizację, punkty dodatkowe. Dzięki. Teraz przesunę. Widzieliśmy. Bardzo.
dziękujemy Wam, drodzy blogerzy, że tak smacznie namontowaliście. Bardzo dziękujemy również hotelowi Bania, który tak wspaniale nas tutaj ugościł. Panu Adamowi Zajczakowi. Dziękujemy za świetny pomysł, świetną kuchnię, pomoc. I oczywiście dziękujemy panu Wiesławowi. Wspiera cały czas w różny sposób, także dziękujemy. Prosimy o wydanie. To co, ja myślę, że czwartą edycję możemy powoli kończyć. Czwarty był finał tegoroczny. Powiem tylko tyle, że życie pisze niewiarygodne scenariusze. Tych oceny oczekuję za chwilę wykonać. Marta Nowosna. Inga. Tak jest skonstruowany regulamin i dowodem na prawidłowość skonstruowania tego regulaminu jest właśnie wynikiem, że konkurs po raz pierwszy mówię dzisiaj całkiem poważnie. Drugie miejsce w czwartym półfinale drugiej edycji Bloga Szefa. Nie wiem, co bym powiedział. Alicja. Pomagała wszystkim, ale tak jak pomogła naszej ocenie, nas obserwatorów, jurorów, Pawłowi, żeby wygrał, ta pomoc była to po prostu olbrzymia. Nadania były Pawła, niestety Paweł musiał wygrać. Paweł zdobył 1182 punkty i wygrał czwarty półfinał drugiej. Thank you.